O! Witajcie w kolejnym odcinku Nienasyconych. Ja nazywam się Karol Paciorek. A to mi się piekło. Wydanie świąteczne. Będziemy jeść barszcz. Zimno. Idziemy się rozgrzać barszczem. Czemu w pierwszym odcinku było lato, a w drugim jest zima? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Podróżujemy w czasie. Będziemy to jeść. Bo jest zimno i zbliżają się święta, dlatego czas na rubinową zupę. Dzień dobry. Tak? Bardzo. Okej. Okay. Nie. Dla mnie jest za słodki i czuję tutaj podstęp. Trochę. Czuję tutaj podstęp. Ja czuję trochę sztuczne buraki. Tak. Okej, okay, ale. Ale one są zaprzyjaźnione z prawdziwymi burakami. Ale. Czuję, jakbym wrócił teraz po sankach. Jestem, mam 5 lat, wróciłem po sankach do domu i mama mówi: masz. Masz. Tylko sobie pieprzu daj tam jeszcze. Ale bym poszedł na sanki. Idziemy na sanki. Ale faktycznie, tak po 3 dużych łykach czuję się. Tak, jest za słodki. Buraki nie są aż tak słodkie. Samo w sobie. Maria Curie Skłodowska akceptuje. Aha, no i właśnie, i trochę czuję się tutaj jak turyści, więc jest fajnie. Może dlatego, że to jest pierwszy barszcz, który dzisiaj próbujemy. To mi tak smakuje? Daję mu... barszcz na 10. 3 barszcze na 5. 2,5 na 5. Okay. Ja daję 2,5, bo to jest jeszcze tabula rasa. To nie był tani barszcz, a powiedzenie tani jak barszcz wzięło się od pana Stanisława Strójwąsa II, który w 1910 w Warszawie przy ulicy Chorzej 57 założył niewielką fabrykę, w której zaczął jako pierwszy produkować barszcz w proszku, bo do tej pory był tylko w płynie. I to jest nasz dzisiejszy pierwszy barszcz fakt. Jesteśmy w restauracji Dom Polski w samym sercu warszawskiej Saskiej Kępy. Restauracji, która niesie ze sobą tradycyjną polską kuchnię, korzysta ze starych książek kucharskich i ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym to z głośników dobywa się muzyka. I to nie może być normalna muzyka, to musi być muzyka fancy polskiej knajpy, gdzie kolędy lecą w klimacie smooth jazz. Lulajże, Jezu mnie, a przy żłóbku kolej z kontrabasem. Wiesz, jak on ładnie wygląda? O, wpytę. Bardzo dobry. Jest w nim wszystko. Jest słodki, kwaśny, wyrazisty, buraczany. Jest jak u mamy. Jest jak u mamy. Jest jak... Bardzo dobry. Podobają się twoje recenzje zawsze. Ja bym wam go dał. No to... Kiedyś barszczem nazywano napój z barszczu zwyczajnego, a była to roślina liściasta, którą fermentowano i właśnie z niej przygotowano taki napój, który nazywano barszczem. A bulwy buraczane przyjechały do nas o wiele później i zauważyliśmy, że w przygotowaniu ich woda była bura i stąd jest nazwa buraki. Ale z drugiej strony, jak się zastanowisz nad stosunkiem ceny do jakości, no kurde, trochę dużo. 18 zł? 25? 18 zeta. Ale sporo. Wolałabym dać 20 zł i wiedzieć, że nie jest torebki, niż dać 10 zł za coś, co mogłabym zrobić w domu za 3. Co to znaczy szynk praski? Nie mam pojęcia, no, ale zobacz, jest tutaj lalka i mam nadzieję, że ten barszcz nie będzie tak creepy jak ta lalka. Jak on jest creepy? To, tak. Chodź, bawimy się nią w środku. Tak. Ten barszcz kosztuje 13 zł. Ma uszkę. Ale oceniam teraz tylko zupę. I zupa jest. Jest bardzo dobra. Naprawdę? Tak. Jest bardzo dobra. Jest na prawdziwym zakwasie. Ma bardzo dużo czosnku. Jest majeranek. Chyba może być na jakimś mięsie. Może nie jest postny ten barszcz, ale jest bardzo dobry. To dawaj, bez cięć, teraz ja. Ja mam to samo. Ja mam to samo, tylko bez uszek. No
Dobry. Pamiętacie tą scenę w Ratatouille, jak przyszedł na końcu ten krytyk kulinarny do knajpy i dostał to Ratatouille i się tak rozpłynął i przypomniał sobie dzieciństwo, jak mama mu robiła to Ratatouille i był taki szczęśliwy? Ten odcinek nie byłby kompletny bez barszczu instant, dlatego teraz zrobimy go instant teraz, w tym momencie, instant. A ja mam czapeczkę Louis Vuitton kupioną na OLX. I czuję, że mi nie będziesz pomagać w ogóle. Panie operatorze, widać to, że mam czapeczkę Louis Vuitton, odbija się logo? Doskonale. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Postępujemy dokładnie wedle instrukcji, zalewamy zimną wodą i co? I gotujemy przez 15 minut. Tak, mieszamy i gotujemy i pijemy. Ale mamy też drugi barszcz. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że tani jak barszcz, bo to robił ten pan w 1910 roku na ulicy Chorzej w Warszawie, zaczął płynny barszcz proszkować. No to był właśnie ten barszcz, więc się nie przejmuj. Ale ja mam też płynny barszcz. I płynny barszcz jest z tej samej firmy, której nie mogę wam pokazać. Nic nie widzę, mam już migrenę. Z pewnością Laozi, Heraklit czy filozofowie Wedanty doświadczyli jednoczesnej złożoności wiecznie zmiennej jedni. Mamy dwa tanie barszcze. Tak, który z który? Który jest, ile kosztowały, panie operator? 3 złote. O oh, fuck! Zakwas 4,50. Tak? 4,50 w butelce, okay. I 2,50 w torebce. Proszku. Dobrze. Ja mam proszek, ty masz butelkę. Czyli mój jest teoretycznie droższy, lepszy. Droższy, lepszy. Mój ma trochę kolor, któremu nie ufam. Wesołych świąt. Ten jest gorący, uważaj. E nie, no dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Tu nie jest tak źle. Tu jest źle. Jest źle? Tu jest źle. No, tu jest w miarę w porządku. Pani Mario Kiris-Kłodowska, to jest sama chemia. Odkryłam polon, rad i barszcz. Ale podsumowując, najbardziej nam smakował barszcz na Pradze w... Szynk praski. Praski. W Domu Polskim był też bardzo dobry i wszystko było fancy i pan kelner był miły, no ale jednak 18 zeta za barszcz. Albo 25. To trochę dużo. Trochę dużo. Moi mili, wesołych świąt. A outro zrobimy w slow motion, żebym mógł sobie strzelić pieniędzmi w slow motion.